Chwała Bogu. Witajcie, bracia, siostry. Cieszę się, że został mi dany ten zaszczyt stanąć tu przed wami. Chociaż powiem, że stoję z drżeniem. Ale dziękuję Bogu za to, że mogę się dzielić tym, co On czyni w moim życiu, co mówi do nas, co chce mówić do mnie, do nas. Myślę, że to słowo, którym będę się dzielić, nie dotyczy każdego z nas, ale wierzę, że są osoby, które potrzebują tego przesłania, dlatego pragnę się tym podzielić. Myślę, że nazwę ten temat, czy to kazanie, iluzja czy realność. Pozwólcie, że może skłońmy głowy. Kochany nasz Panie i Zbawicielu, Panie Jezu, dziękujemy Ci za tą kolejną możliwość spotkania się razem, aby słuchać Twojego Słowa. Panie, kolejną możliwość, abyś Ty mówił do naszych serc. Panie, pragniemy być przemieniani Twoim Słowem. Proszę Ciebie, weź wszelkie myśli, wszelkie rzeczy, które mogą nam przeszkadzać. A spraw, aby Duch Święty pracował w naszych sercach, dotykał, przemieniał, Panie, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa, abyśmy byli coraz mocniejszym światłem w tym ciemnym świecie, aby Twoja światłość przez nas świeciła tak intensywnie, aby ludzie nie mogli przejść mimo, aby widzieli tą Twoją realność, Panie, że to, co mówimy, to nie jest tylko słowem jakimś, pustą tradycją, ale Panie, jest realnością, jest mocą Bożą. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś do nas mówił i tego pragniemy. O to się modlimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. W czasie świąt miałem parę rozmów i w jednej z tych rozmów pewna wierząca osoba, ale w ostatnim czasie można powiedzieć, że gdzieś oddaliła się od Boga, a jedynie tak naprawdę Bóg wie, na ile jest wierząca. Ale mówi do mnie: ja nie słyszę Boga. No, Dawid, jak to robisz? No, mówi, że słyszysz Boga, że rozmawiasz z Nim, ale ja się modlę, a nie słyszę Boga. I powiedziałem jej, po prostu musisz zdeterminować się, klęknąć i po prostu powiedzieć: Boże, ja nie odejdę z tego miejsca, z kolan, nie podniosę się, dopóki nie dotknę Ciebie, dopóki nie doświadczę Ciebie, Twojej realności, dopóki nie usłyszę Ciebie. Ona powiedziała: ja teraz czuję się, jakbym była jakąś poganką. Przecież ja jestem wierząca i się modlę i czytam Słowo Boże. Ale determinacja. I wtedy Duch Święty zaczął do mnie mówić. Bo zaczął mi pokazywać i mówić do mnie: Dawid, kiedy ty ostatnio pościłeś, modliłeś się, walczyłeś, byłeś zdeterminowany. Zdeterminowany. Kiedy byłeś w miejscu, kiedy mówiłeś: nie odejdę z tego miejsca, aż dotknę, aż doświadczę, aż Bóg mnie przemieni, aż uwolni mnie z czegoś, aż mnie umocni, aż mnie ponownie wypełni mocą Ducha Świętego. Kiedy to było? I zawstydziłem się, bo zobaczyłem, że nie ma w moim sercu, w moim życiu tej determinacji, do której ja zachęcam innych. I wtedy
zaczęły przychodzić myśli odnośnie iluzji czy realności. Czy ja żyję w iluzji, że Bóg działa w moim życiu, bo doświadczyłem tego, tamtego, chodzę do kościoła, Bóg działa wśród nas, wszystko jest w porządku, halleluja, mam pracę, czyli Bóg mnie błogosławi, mam pieniądze, czyli Bóg mnie błogosławi, mam zdrowie, czyli Bóg mnie błogosławi. A to możemy być w wielkim błędzie, mając to wszystko. Chciałbym przytoczyć historię ze Starego Testamentu. Z pierwszej księgi Samuelowej, z 4 rozdziału i od 2 wersetu do 11. Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela. A gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4000 mężów. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy: dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Sprowadźmy z Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego, niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Posłał więc lud do Sylo i sprowadzili stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępów, siedzącego na tronie między cherubami. A obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas, towarzyszyli skrzyni przymierza Bożego. A gdy skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael poniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli: cóż to za donośny krzyk w obozie Hebrajczyków? A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono: przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc: biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam, kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga? To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. Zbierzcie siły i okaźcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę Hebrajczyków, jak oni w naszą. Okaźcie się mężni i walczcie. A gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdy z Izraela padło 30 000 pieszych. Także skrzynia Boża została wzięta. Zginęli też obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Jest to bardzo tragiczna historia tak naprawdę, ale dla mnie osobiście bardzo wymowna. Izraelici polegali na skrzyni przymierza. Polegali na przeszłości. Na tradycji, na doświadczeniu. Mamy Arkę Przymierza, to wszystko jest w porządku. Wielu z nas mówi: ochrzciłem się w wieku dorosłym, przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Ludzie uważają mnie za dobrego człowieka, za godnego zaufania. Wszystko jest w porządku. Izraelici też myśleli, że wszystko jest w porządku. Jaki okrzyk wydali ze swoich ust. Zwyciężyliśmy. Bóg jest wśród nas. A to nie była prawda, bo Bóg nie był wśród nich, dlatego że byli w grzechu i nie pokutowali przed tym, zanim przynieśli też tą Arkę Przymierza. Synowie Heliego, cały ród Heliego niegodnie postępował i tam wcześniej było proroctwo, że zginą ci synowie, potem zginie sam Heli, kapłan. Ale nie było wyznania, była iluzja, była jakby poleganie na fałszywej nadziei. Kiedy
W niedzielę z żoną słuchaliśmy kazania, tak cieszyliśmy się tym przesłaniem. Jak wiecie, też nadaliśmy imię naszej córce, dlatego że jest nadzieja w Bogu, w Panu Jezusie, który umarł za grzechy świata, za moje grzechy. Ale wiecie, można też mieć fałszywą nadzieję. I wielu ludzi może będzie umierać, będąc pewnymi tego, że pójdą do nieba, a pójdą do piekła. Więc ja i każdy z nas, abyśmy badali się codziennie, czy ta nadzieja, którą mamy, jest prawdziwą, czy ten Bóg, o którym mówimy, jest realnym dzisiaj, nie wczoraj, nie 2 lata temu, 10 lat temu, 20 lat temu. Ale czy On jest realny dzisiaj? Czy ludzie, którzy nas spotykają, widzą Bożą realność? Dzisiaj, nie wczoraj, nie tydzień temu. Dzisiaj. To są pytania, które ja chcę zadawać sobie i wierzę, że każdy z nas musi zadawać sobie. Bo będziemy ponosić takie porażki jak Izrael. Zginęło tyle ludzi. Niepotrzebnie. Wierzę, że mogłoby się to wszystko potoczyć inaczej. Chociaż było też słowo, że zginą synowie Heliego, czy zginie też Heli. Ale myślę, że mogło się to potoczyć inaczej. Może ktoś powie, to jest Stary Testament. Ale Nowy Testament ma to samo przesłanie. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, 21-23 werset. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wywędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Są to straszne słowa, ale to są słowa wypowiedziane przez naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ostre słowa, ale żebyśmy nie byli tymi, którzy właśnie powiedzą, Panie, Panie, przecież chodziliśmy do zboru, przecież chodziliśmy na spotkania modlitewne, przecież robiliśmy to i tamto. A Pan do nas powie, nie znam was. Jak ważne jest, aby Bóg był realny każdego dnia, w każdej chwili w naszym życiu. Aby naprawdę ludzie wokół nas widzieli, że On jest wszystkim dla nas. Że naprawdę oddaliśmy Mu wszystko. Nie związuje nas nic z tego świata. Nie umiłowaliśmy rzeczy tego świata. Wiecie, w mojej pracy wielu kolegów, koleżanek mówi, ty jesteś taki radosny, zazdroszczę tobie twojej wiary. Ale to mi nie wystarcza. Ja nie chcę, żeby inni ludzie wokół mnie uważali mnie za dobrego, przykładnego, za godnego naśladowania, ale oni nic z tym nie robią. Chcę żyć każdego dnia tak, żeby ludzie wokół mnie naprawdę albo pokutowali, albo mnie nienawidzieli.
Wiem, że to jest proces, ale chciałbym o to walczyć i chciałbym zachęcić każdego z nas o walkę. Duch Święty też zaczął mi mówić, ile ciebie kosztuje twoje chrześcijaństwo? Ile tak naprawdę? Co poświęcasz dla Boga każdego dnia? Czy naprawdę poświęcasz wszystko? Czy te sprawy codzienności, jakieś troski pochłaniają twoje myśli, twoje serce, że tak naprawdę gdzieś Bóg nie jest wszystkim, nie jest jedynym źródłem? Jan Chrzciciel też mówił takie słowa w Ewangelii Łukasza, 3:8-8. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Niestety myślę, że zbyt często wmawiamy sobie coś. Żyjemy właśnie w takiej iluzji. Iluzji tego, że wszystko jest w porządku. A nie jest w porządku. Mamy złudną, fałszywą nadzieję. Mamy złudne przekonanie, że Bóg jest realny w moim życiu. Ale było to jakiś czas temu. A czy jest dzisiaj? To pytanie Bóg mi zadał przede wszystkim, a wierzę, że takie pytanie też zadaje tobie, bracie, siostro. Co sprawia, że możemy nam na przykład mieć fałszywą nadzieję i żyć w iluzji. Oszustwo grzechu. Hebrajczyków, 3:12. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Napominajcie jedni drugich każdego dnia. Jak to jest ważne. Bracia, siostry, tak w moim sercu jest pragnienie. Pragnienie, abyśmy tak bardzo siebie nawzajem kochali, że kiedy widzisz, bracie, siostro, ktoś drugi podupada na wierze albo źle postępuje, abyśmy w miłości podchodzili, napominali, aby ta troska była tak przejmująca. I chcę, aby to Bóg zaczął ode mnie, abym ja miał taką troskę, bo wciąż wiem, że nie mam. I dlatego Bóg mówił do mnie: iluzja, nieprawda czy fałsz, definicja jest taka: wiara lub przekonanie nie mające pokrycia w rzeczywistości. Wiara lub przekonanie. Niestety możemy wierzyć i być przekonanymi do czegoś, co nie jest prawdą i realnością. Możemy wiele mówić o Bogu. Historia Gedeona wiele mówi o takiej rzeczywistości. Jak wiecie, były to ciężkie czasy. Filistyni
najeżdżali na Izrael, grabili, a Izrael był w bałwochwalstwie. Wiele, wiele mówiono o Bogu Jahwe, o tym, co czynił, jak wyprowadził Izrael z Egiptu, jakie cuda się działy. I Gedeon o tym wiedział, ale nie doświadczał tej Bożej realności, a doświadczał po prostu przegranej jakby, widział realność wręcz odwrotną, że tak jakby Bóg nie było Boga, bo wszystko się działo źle, grabili Filistyni, nie było tego potężnego Boga wśród nich, ale miał pragnienie, aby przeżywać ponownie to, o czym mówił mu jego ojciec, o czym mówili starsi, o tym Bogu potężnym, który wyprowadził lud izraelski z właśnie niewoli. I kiedy anioł przyszedł do Gedeona, on z takim żalem, gdyby Bóg był pośród nas, to by się nie działo to, co się dzieje. Ale Bóg go zachęcił, aby szedł, a dał mu odwagi, żeby z jego mocą też jakby uwolnił lud izraelski od niewoli. Ale uchwycił się tego, że Bóg działał i ja chcę tej realności, tego działania. Ja nie chcę, żeby to była tylko iluzja, tylko mówienie, ale nie było to realnością. Ja już mam dość iluzji, ja już mam dość udawania. Ja chcę realności, ja chcę mocy Bożej, ja chcę, aby Kościół był znany z mocy Bożej, z tego, że Bóg jest wśród nich, wśród nas. Aby ludzie nie mówili, no w porządku, możecie wyznawać to, co wyznajecie. Każdy ma prawo do wyznawania według tego, co sobie uważa. Ja pozostaję przy swojej wierze. Czyż tak nie jest wokół nas? Niestety, większość ludzi tak mówi. Nie przybiegają do mnie, mówię do siebie. Co mam zrobić, żeby mieć życie tak jak ty? Co mam zrobić, żeby mieć pokój jak ty? Powiedz, co mam zrobić? Chcę pokutować, widzę swój grzech, a widzę, jak twoje życie jest świętym. Czy nie pragniemy tego? Chcę, żeby zrodziło się w naszych sercach to pragnienie. Ten ogień, który będzie trawić nasze serca, nasze pragnienie, właśnie się będzie wzbudzać. Boże, pragniemy Ciebie, pragniemy Twojej realności jeszcze więcej Ciebie. Nie wystarcza nam to, co jest. Nie chcemy polegać na przeszłości, na tym, co już się wydarzyło, jakie cuda się wydarzyły. Ale chcemy jeszcze więcej. Jeszcze więcej Twojej świętości, żeby ludzie nie trwali w grzechu i uważali, że to jest w porządku, znając nas, przebywając z nami. Jeden z mężów Bożych, teraz nie pamiętam który, czy Wigglesworth, czy inny, ale poprzez którego Bóg też tak działał i przebudzenie się zaczęło. To była sytuacja, że on siadł przy człowieku, nic nie powiedział. Ten człowiek zaczął płakać. Zaczął pokutować. Nic nie powiedział. Duch Święty poprzez niego tak działał, że ludzie siadając koło niego pokutowali. Bracie, siostro, czy pragniesz takiej realności Bożej w swoim życiu? Czy jesteś gotowy ponieść koszt?
Czy ja jestem gotowy ponieść koszt? Aby Bóg działał naprawdę jako potężny Bóg. Jako Bóg, przed którym zegnie się każde kolano. Poprzez tą usługę chciałem, kochani, was pobudzić, zachęcić do tego pragnienia, do tego boju, jeszcze większego. Abyśmy naprawdę byli światłem intensywnym, wobec którego nie będą mogli ludzie przejść mimo. Nie będą mogli powiedzieć, ja jestem w porządku. Ty wierzysz w to, co wierzysz. Wierz sobie, ja będę wierzyć w to, co wierzę. Może skłońmy głowy, kochany nasz Boże, Ojcze. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem realnym. I to się nie zmienia. Ty jesteś Bogiem takim samym wczoraj i dzisiaj i na wieki. Ale Panie, tak jak Ty dotykałeś mojego serca, Panie, chcę razem z moimi braćmi i siostrami wołać o jeszcze głębsze, jeszcze większe pragnienie Twojej realności w naszym życiu osobistym, rodzinnym, w naszym zborze, Panie. Aby naprawdę ludzie wokół nas nie mogli przejść mimo. Aby nie mogli być po prostu nie czuli na Twoje słowo, wchodząc tu. Przebywając z nami w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy. Panie, chcemy wołać o ten ogień trawiący, aby on pochłonął nas, aby on ogarnął nas, Panie. Żeby to pragnienie Twojej realności na co dzień, w każdej chwili płonęło w nas i abyś Ty w Twojej mocy, w Twojej realności działał poprzez nas, Panie, jako Twoje dzieci, jako Twoi uczniowie. Prosimy Ciebie, usuwaj wszelkie przeszkody, wszelkie związania z tym światem, wszelkie troski, które nas obciążają, Panie. Wszelki grzech. Panie, prosimy Ciebie, objawiaj nam wszelkie sfery, w których jest grzech, w których jest nieczystość, Panie. Abyśmy nie trwali w tym, co złe. Ale żebyśmy naprawdę oddawali Tobie wszystko, naprawdę totalnie wszystko, Panie. Prosimy Ciebie, aby nasze oczy były otwarte na prawdę, żebyśmy się nie łudzili, żebyśmy nie żyli w iluzji, w fałszu, w kłamstwie, ale żebyśmy żyli właśnie w prawdzie, bo Ty, Jezu, jesteś prawdą, w Tobie nie ma kłamstwa, w Tobie nie ma iluzji i fałszu. Panie, przenikaj nas, dotykaj nas, Panie, pragniemy tego, Boże. Pragniemy jeszcze więcej Ciebie wśród nas w naszym życiu, Panie. W naszych domach, rodzinach, w małżeństwach, Panie. Przejmuj kontrolę, działaj Duch Święty w swojej mocy, w swojej świętości. O to się, Ojcze, modlimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.